jak on ciebie postrzega. Czyli jaki ma wizerunek ciebie właśnie on. Niezależnie, czy macie kontakt, czy nie macie. Zobaczmy dzisiaj, co on myśli o was. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów i widzów. Dziękuję wam, że jesteście, że odwiedzacie mój kanał, że czatujecie, że piszecie komentarze, że lajkujecie. Zapraszam do więcej lajków z kciuczkiem w górę, do więcej komentarzy i proszę, subskrybujcie mój kanał. Zasubskrybuj dziś mój kanał, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem. Będziesz dostawał powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych filmikach i wróżbach. Zapraszam. Również zapraszam was na wróżby prywatne. Te można zarezerwować sobie poprzez e-mail mój. Mój e-mail znajdą państwo pod każdym moim filmikiem i w komentarzach. Mój adres e-mailowy to loelia.orakel@gmail.com. Zapraszam na wróżby indywidualne. Teraz, kochani, wybierzcie dwie grupy. Pierwsza grupa kart Lenormanda to kryształ. Kryształ biały. I druga grupa to kwarc różowy. Wybierzcie jeden ten przedmiot, który wam się spodobał lub który magnetyzuje was wręcz. Lub który przyciąga wasze oko nieświadomie. Jak on ciebie postrzega? Czyli zobaczmy, co pokażą karty Lenormanda na ten temat. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli kryształ biały. On bardzo, bardzo cię szanuje, docenia. Docenia cię taką, jaką jesteś i wspomina bardzo. Uważa, że jesteś osobą bardzo pewną siebie. Osobą sukcesu. Trzy monety, cztery buławy, sześć buław, przepraszam, i sześć kielichów. Czyli trzy monety mówią o tym, że on ciebie bardzo szanuje, jesteś przez niego doceniana i on wie, że ty zajmujesz wyższą pozycję, wyższe stanowisko lub szacunek w pracy, że masz, osiągnęłaś stabilność i że umiesz pracować nad związkiem miłosnym, że masz dużo talentów, dużo kwalifikacji, dużo kompetencji, które są doceniane. Wie również, że jesteś pracowita, że umiesz sobie poradzić, że umiesz się rozwinąć, że jesteś skupiona na pracy i to przynosi ci podziw, szacunek, uznanie otoczenia. Jesteś również osobą pewną siebie, która idzie po triumf. Jesteś osobą pozytywnie nastawioną, walczącą o swój sukces. Pozytywnie tutaj walczącą właśnie o siebie, o swoje cele, która to właśnie walczy o swój sukces w pracy zawodowy, czy finansowy, czy życiowy. Tutaj on wspomina ciebie. Myśli o tych momentach, które przeżyliście razem, które były piękne. Wspomina ciebie z przeszłości. Też marzy o wspólnych chwilach. Marzy, by te chwile z przeszłości jeszcze raz przeżyć. Z tobą. Wspomina te piękne momenty miłosne. I chciałby przeżyć je jeszcze raz. Być może jest też między wami jakaś różnica wieku. Karta ta mówi o dużej różnicy wieku w związku.
ale pomimo tej różnicy wieku jesteście sobie być może przeznaczeni, macie zaufanie do siebie i się dobrze ze sobą czuliście. Takie są jego wspomnienia. Tak jakby on chciał właśnie wrócić, przeżyć z tobą jeszcze te piękne chwile. Co on o tobie jeszcze myśli, jak cię postrzega? Myśli również, że jesteś być może troszkę osobą porywczą, troszkę być może osobą agresywną, gutliwą, wybuchową, czyli taką, która eksploduje. Być może mieliście jakiś niespokojny czas, czas sprzeczek, kłótni. Być może był jakiś chaos u was, który go przeraził. Być może widzi on was jako osobę, która jest niecierpliwa, która jest nieraz w dyskusjach wybuchowa, skłonna do kłótni, niespokojna, która nie umie czekać, nie umie być właśnie cierpliwa, opanowana. Rycerz mieczy właśnie mówi o tym również, że być może on ciebie postrzega jako osoba, która odcina, blokuje wszystko raptownie i szybko. Tutaj on chciałby z tobą osiągnąć jakąś harmonię, spokój, zadowolenie, szczęście. Chciałby zbudować z tobą coś stabilnego, cieszyć się, radować, tańczyć, śpiewać, ucztować, jakby delektować się tutaj pięknymi chwilami. Księżyc mówi o dużej tęsknocie, ale również o tym, że on wyczuwa u ciebie być może lęk, być może zazdrość. Byłaś zazdrosna, miałaś lęk przed przyszłością z tą osobą, byłaś niepewna, byłaś bardzo wrażliwa, dlatego nie udało się wam. Ta karta mówi również o tęsknocie, o marzeniach, o snach, o tym, że w nocy, wieczorami być może myślicie o sobie, jesteście ze sobą jako element damski, męski, czyli słońce i księżyc. Jesteście ze sobą połączeni poprzez telepatię, intuicję, poprzez wyczuwanie się duchowe. Niemniej jednak on postrzega cię tak, jakbyś ty miała lęki. On dostrzega twoje lęki, wątpliwości i być może jakieś rozczarowanie. Tutaj twoja niepewność, jakby która stanęła na drodze właśnie i była przeszkodą. On jest również bardzo smutny, przeciążyło go to wszystko. Również myślę, że ty może jesteś, czy byłaś przeciążona tą relacją, dlatego nie udało wam się. 10 mieczy mówi o bolesnym końcu waszej relacji, o rozstaniu, o zakończeniu relacji, o tym, że jesteście oboje tym zranieni, że coś, co bardzo szybko, no, raptownie się zakończyło, urwało, przerwało, że jest teraz dla was obojga trudne. Także przeciąża was ta relacja i również twoją osobę przeciąża ta sytuacja właśnie z tobą, że były tu jakieś kłótnie, jakieś wybuchy, jakieś bardzo, bardzo agresywne, być może nawet dyskusje. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej, zapraszam grupę drugą. Jak on ciebie postrzega? Grupa druga to kwarc różowy.
on Ciebie tak postrzega, że odeszłaś. Zostawiłaś wszystkie te emocje, które Tobie nie służyły. Postrzega Cię w ten sposób, że emocjonalnie zostawiłaś wszystko, co Was łączyło. Karta 8 kielichów mówi o tym, że rozstałaś się z nim. Że postanowiłaś odejść, ponieważ te emocje, te uczucia, ta miłość, ta relacja Tobie już nie sprawiała przyjemności i Tobie to wszystko nie służyło. Dlatego odcięłaś to, zostawiłaś, odeszłaś. O tym mówi ta karta, o Twoim odejściu. On widzi Ciebie jeszcze jak odchodzisz. Widzi Ciebie odchodzącą, pozostawiającą tą relację. Jakbyś Ty była tą osobą, która zakończyła tą relację i miała dość. Teraz jakby nie możesz się zdecydować, nie chcesz, nie jesteś aktywna na podjęcie nowej szansy, nowego kroku, nowego ryzyka. Nie możesz się na nową próbę, nowy kontakt, nową szansę, rozmowę, wyjaśnienie zdecydować. Jesteś pasywna. Myślisz, rozmyślasz, lecz nie podejmujesz żadnych kroków. On widzi Cię, że z Tobą chciałby mieć harmonię, balans. Chciałby, by ta energia męska i damska się pięknie uzupełniały i w nieskończoność te energie między sobą tutaj się pięknie uzupełniały. Takie były jego plany, jego wiara w to, że Wam się uda spokojnie ze sobą współżyć, mieć piękny czas pełen harmonii. I on wierzy, że jest to z Tobą możliwe. Jednakże teraz jakby w Was obojgu jest smutek, co symbolizuje karta 9 mieczy. 9 mieczy to zmartwienia, smutki, negatywne podejście, negatywne myśli, troski. Również złe spanie, ponieważ coś się zakończyło między wami. Jesteście oboje smutni. Również on myśli, że ty odeszłaś, zostawiłaś to, niemniej jednak nie daje ci to radości. Że jesteś również tym zatroskana, smutna, rozczarowana tym związkiem, tą relacją. Ponieważ ta harmonia, ten balans, ta miłość o pięknej energii dawania i brania nie wyszła, nie udała się, zakończyła się. Jesteś rozczarowana. I tak Ciebie on postrzega, pełną goryczy, smutku, żalu, być może nawet płaczącą, rozczarowaną. Również on jest smutny. Chciałby napisać jeszcze raz, chciałby przeprosić, chciałby nawiązać znów jakąś komunikację. Rycerz kielichów. On pokazuje się jako rycerz kielichów, który chciałby zawalczyć jeszcze raz. Być może o nową szansę, nowy początek, nową komunikację. Tu widzimy już jakąś informację na chryść, czyli list, wiadomość, która niebawem być może przyjdzie od niego, by coś między wami naprawić. Ponieważ on jakby wierzył, że ten balans, tutaj ta nieskończona harmonia między wami jest możliwa. Tak jakby on pragnął, by to się zrealizowało lub udało. Być może przyjdzie jakaś wiadomość od niego, ponieważ tutaj jakby on też był smutny i żałuje, że ty odeszłaś, że zostawiłaś go i że nie chciałaś spróbować, zaryzykować jeszcze raz. Na spodzie kart Lenormanda, As kijów.
A z kijów oczywiście mówi o nowym początku. Obiecuje rozpoczęcie czegoś nowego. Jednakże należałoby tutaj właściwie ukierunkować swoje działania, by tym razem być może osiągnąć właśnie tą piękną harmonię dawania i brania. Także tutaj tak jakby on jeszcze liczył na to, że coś można naprawić. Jest również smutny, że odeszłaś. Zobaczmy, czy to się spełni. Oczywiście życzę Państwu, by to się spełniło. Byście wyjaśnili wszystkie swoje jakieś tutaj problemy. Dziękuję wszystkim dwóm grupom. Pozdrawiam wszystkich moich widzów bardzo serdecznie. I do usłyszenia, kochani, już niedługo.